sportowa dogrywka w telewizji Zabrze. Z nami jest Mateusz Matras, jeden z nowych nabytków Górnika w zimowym okienku transferowym. Witaj, Mateuszu. Dzień dobry. Mateusz, ty jesteś takim trochę piłkarskim obieży światem, patrząc na przebieg twojej kariery, która zatoczyła koło. Znowu znalazłeś się na Śląsku, znalazłeś się w Górniku. No tak, tak jak też wspomniałem wcześniej, wszystko na początku gdzieś zaczynało się tutaj na Śląsku, także stąd startowałem, troszeczkę tych klubów zwiedziłem. Ostatnimi czasy nie wszystko wyglądało tak, jak sobie założyłem, ale summa summarum dzisiaj jestem tutaj i cieszę się, że mogę gdzieś tam reprezentować barwy Górnika i mam nadzieję pomóc w walce o utrzymanie. Mówisz, że nie wszystko wyglądało tak, jak chciałeś. To był taki już Górnik, przystanek ostatniej szansy, żeby utrzymać, powiedzmy, wysoki poziom tej twojej kariery sportowej? To znaczy, nie wiem, czy jakby tam ostatni przystanek. Równie dobrze mogłem zostać w Lubinie i teoretycznie walczyć o skład, choć wiedziałem też, że tam nie będzie wcale tak łatwo. Także chciałem coś zmienić, musiałem coś zmienić, bo najgorsze jest stanie w miejscu. Także tak jak mówię, wybrałem Górnika, nie żałuję. Mam nadzieję, że się utrzymamy i zrobimy wspólnie fajny wynik. Miałeś istne wyjście smoka, dwie bramki w meczu z Wisłą Kraków, ale ty nie jesteś od strzelania bramek w gruncie rzeczy na boisku. No tak, no, na mojej pozycji bramka to jest jakiś tam dodatkowy plus. Także ja przede wszystkim staram się pomagać w obronie, przerywać te kontrataki rywali, gdzieś tam zabezpieczać zespół. Także to, co zrobię do przodu, to jest na taki plusik, ale najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze bronili i najlepiej, żebyśmy grali na zero z tyłu. Twoje serce biło zawsze dla Górnika Zabrze, prawda? No tak, byłem kibicem Górnika, choć tak jak mówiłem, no nie jeździłem na jakieś tam większość meczów, byłem kilka razy na stadionie, wiadomo, że też grałem w innych zespołach i fizycznie nie mogłem być, no ale wcześniej zdarzało mi się jeździć. Czyli przeciwko Górnikowi począsto grać. Pamiętamy, wychodziłeś, wybiegałeś na boisko w barwach innych drużyn. Pamiętasz jakieś specjalne spotkanie, które gdzieś tobie utkwiło w pamięci z tego okresu? No pamiętam. Pierwszy mecz w Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze. Prowadziliśmy 1-0, grałem w Piaście. Prowadziliśmy, tak jak mówię, 1-0. Dostałem czerwoną kartkę w 60 którejś minucie i przegraliśmy 2-1. To był taki z tych takich meczów, których bym nie chciał pamiętać może, że tak powiem, no ale było też kilka fajnych, bo zdarzały się bramki przeciwko Górnikowi, także w Pogoni i myślę, że wszystkie te tam, oprócz tego pierwszego meczu, dobrze wspominam mecze. A z nami był Mateusz Matras, jeden z nowych nabytków Górnika Zabrze w zimowym okienku transferowym. Dzięki wielkie.